Thank you.
Parafii uroczystość jubileuszu 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Przeżywamy wielką radość, że oto jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie jest blisko Boga, blisko Kościoła, że ci, którzy służą drugiemu człowiekowi, chcą dzisiaj prosić Boga o wszystkie łaski potrzebne w dalszym swoim życiu osobistym, rodzinnym, że pragną podziękować za to wszystko, co Bóg im udzielił w ciągu tych 75 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Równocześnie prosić, aby mogli dalej służyć Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi w intencji wszystkich dróg i rodzin, sprawowana jest ofiara przy świętym. Nie zapominamy dzisiaj o tych, którzy odeszli,
spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą o to, czym nie dbali. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto... Thank you.
vami. Dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza, na jego łonie zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał, stąd do was przyjść nie może, ani stamtąd do was się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię, Ojcze, poślij do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Podważa obiektywną wartość wszystkiego i odwoływania się do przeszłości. Minione pięćdziesięciolecie powojenne starało się zacierać fakty historyczne, zniekształcać historię naszego narodu. Po odzyskaniu niepodległości, uwolnienia się od ideologii komunistycznej, wraca się do historii. Obchodzi się rocznicę wielkich wydarzeń w naszym kraju. Nie jest w tym osamotniona nasza parafia, gmina. 30 maja obchodziliśmy 550-lecie powstania naszej wspólnoty parafialnej. W naszej parafii, gminie, w ostatnich latach jesteśmy świadkami jubileuszu powstania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczarach, Kawęczynie, Marianowie. Dziś obchodzimy jubileusz 75-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie, posiadającej sztandar ze świętym Florianem z roku 1937, patrona wszystkich strażaków. Sztandar ten został ufundowany przez właścicieli ziemskich młodzianowskich z Kawęczyna, Iwańczyków z Kocimia. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie.
była zawsze blisko Kościoła i para. Pamiętam, jak 14 lat temu poprosiłem, aby straż stanęła przy grobie Pana Jezusa jako jedyna jednostka z Milejowa. Zgłosiła się i przez 4 lata pełniła straż przy grobie. Jednostka ta ma na swoim koncie tradycje patriotyczne, religijne i narodowe, bo tworzyli ją i tworzą ludzie żywej wiary. O tym świadczy również ochrona sztandaru w czasie II wojny światowej. Był przechowywany, aby okupant nie mógł go zniszczyć. Był broniony i to świadczy o wielkim przywiązaniu do tradycji, ale również i do świętości. Druhowie gromadzili się przed wojną i po wojnie, aż do dnia dzisiejszego. Strażnicy wybudowanej w latach 1929-32. Dziś zostanie oddana do użytku nowa strażnica, wybudowana staraniem zarządu pod kierownictwem prezesa wójta gminy Jana Nowaka. Za chwilę poświęcę krzyże, które zostaną umieszczone w pomieszczeniach strażnicy, aby przypominały wszystkim ruchom i gromadzącym się w tej świątyni, że wśród nich jest obecny Chrystus, któremu służył do końca swojego życia święty Florian, patron straży. Gdy go zmuszano, aby wyparł się wiary za czasów cesarza Diokrecjana, by złożył ofiarę kadzielną bożkom rzymskim, kategorycznie odmówił, nie zaparł się Chrystusa i za wiarę poniósł śmierć męczeńską. Jest to przykład dla każdego druka, aby stał na straży swojej wiary, na straży swojej rodziny, na straży swojej społeczności, w której mieszka, pracuje i żyje. O godzinie 14 poświęcę strażnicę, aby była godnym miejscem spośród wszystkich dróg, by wzajemnie sobie dopomagać żyć, by była miejscem solidarności międzyludzkiej, miejscem wzajemnego zbragania życia kulturalnego i religijnego, miejscem otwierania swoich rąk do dawania. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam dwie postaci: bogacza i Łazarza. Bogaty człowiek nie ma nawet imienia. To, co go określa, można by powiedzieć, że wyczerpuje się w tym, co posiada.